40 kur ozdobnych, bażantów i drobiu wodnego, 120 gołębi oraz ponad 800 królików różnych ras przywiezionych przez 100 hodowców z całej Polski. Można było podziwiać podczas 9. wystawy zorganizowanej przez Związek Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza Ziemi Wieluńskiej. Jeżeli chodzi o królika, od 6 lat Wieluń jest organizatorem największej wystawy w Polsce i jeszcze nikomu się nie udało zgromadzić więcej królików na wystawie niż naszemu związkowi. Poznań w tym roku zgromadził 100, jak się nie mylę, chyba 20 królików. Podczas dwudniowej wystawy można było zobaczyć takie rasy królików jak olbrzymy belgijskie, później srokacze czarno-białe, jak również i barany francuskie w rasach dużych. W rasach średnich jest cała gama ras średnich, począwszy od białych Nowozelandów, czerwonych Nowozelandów, kalifornijskich. No jest tak dużo tych ras, że nie sposób tego wymienić w rasach, a jeszcze w odmianach barwnych. Różnorodność królików i gołębi zaskakiwała zwiedzających. Na razie oglądamy, ale piękne okazy. Nie, no super, najbardziej mi się podobają te niebieskie barany francuskie. Nie miałam pojęcia, że istnieje aż tyle gatunków. Bardzo nam się podoba. Można pooglądać, zauroczyć się i pokochać. No, świetna wystawa, dużo zwierzątek pięknych. Wystawiane zwierzęta musiały być czyste rasowo, zdrowe i prawidłowo oznakowane. Dzień wcześniej oceniała je komisja sędziowska złożona z sędziów licencjonowanych. W tym roku oceniali króliki sędziowie z 3 i biorą pod uwagę, może powiem tak, kryteria w ocenie królików. To jest masa ciała, budowa, kondycja, typ rasowy, typ okrywy włosowej, barwa okrywy włosowej, barwa włosów podszyciowych oraz pazurków. I oceniamy królika w skali 100 punktów maksymalnie. Hodowcy w swoich hodowlach mają nawet po 100 królików. Różnią się one maścią, wielkością i temperamentem. Najpotężniejsze króliki kosztują nawet do 1000 zł za sztukę. Jakub Malicha z Parzymiech króliki rasowe hoduje od 4 lat. Były to różne rasy, teraz jednak zostałem przy francuskich baranach, szarych, żelazistych. Zamiłowanie do królików skąd się wzięło u Ciebie? Znaczy się to było od dziecka, rodzice trzymali, dziadkowie i ja po nich jakoś to przejąłem. Teraz razem z ojcem trzymamy hodowlę na takim lepszym poziomie. Żeby wyrastać takiego królika na wystawę, trzeba minimum 3 lata hodować, żeby coś osiągnąć. Trzeba z zagranicy materiał sprowadzać potrzebny. No jeżeli ktoś nie będzie wkładał dużo pieniędzy, zamiłowania, czasu, to w życiu nie wyhoduje nic dobrego. Nie tylko można było podziwiać okazy, ale odwiedzający mogli je także kupować. Pierwszy dzień, czyli sobota, jest bardzo dużo kupujących. Drugi dzień może więcej zwiedzających, bo hodowcy przyjeżdżają z całego kraju. Jeżeli jest największa wystawa, to wiadomo, gdzie kupić króliki, jak nie w Wieluniu. Zadecydowało, że kupi pan tego królika. Czempion. Bo mi się bardzo podobały raz, że Czempion i są piękne króliki. Bardzo takie postawne, bardzo ładne. A ja lubię ładne zwierzęta. Dziękuję. Taki akurat mi się spodobał, taką budowę miał, okrywę włosową. Uważam, że był wybrany z tej kolekcji.